Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, mam nadzieję, że filmik Wam przypadnie do gustu. Jeśli tak będzie i chcecie być na bieżąco z moimi nowymi filmami, to pamiętajcie, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, który znajduje się na dole. Dzisiaj porozmawiamy o moich ulubionych produktach do konturowania twarzy, które sprawdzą się zarówno do bardzo jasnych karnacji, jak i do takich średnich. Te produkty używam bardzo często na sobie, ale także na innych osobach, które maluję, także przetestowałam na różnych właśnie cerach, różnych karnacjach. Będą to typowo chłodne produkty do tworzenia cienia na twarzy. Oddzielnie nagram film o bronzerach typowo ocieplających twarz, nadających opaleniznę. W tym przypadku bardzo ciężko mi było ustawić te bronzery właśnie w kolejności od 1 do 5, tak jak ja robię to w filmach top 5. Także tutaj będzie kolejność przypadkowa i tutaj naprawdę mam produkty przypadkowe od bardzo, bardzo tanich do takich wysokopółkowych, także różny miszmasz. Także niezależnie od tego, jaki macie budżet na kosmetyki, to na pewno znajdziecie coś tutaj dla siebie. Pierwszy produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest to paletka Face Contour Palette z Kobo. Wielokrotnie już pokazywałam na kanale, także musiała znaleźć się także w tym rankingu. Tutaj niestety nie będę mogła Wam zrobić swatcha tego najciemniejszego odcienia mojego ulubionego, ponieważ nic po prostu tam w środku już nie ma. Zużyłam całkowicie. Paletkę zostawiłam, ponieważ używam jeszcze tego odcienia, a nie zrobiłam żadnego backupu, nie mam po prostu nowej, żeby Wam pokazać. Także tutaj do konturowania nadają się pięknie te dwa odcienie. Tutaj mam jaśniejszy i ciemniejszy. Jeśli chodzi o ten jaśniejszy odcień, to on będzie bardzo fajny do bardzo jasnych karnacji. W szczególności, kiedy zaczynacie właśnie się malować. Kiedy zaczynacie konturować twarz, nie wiecie dokładnie jak to zrobić i lepiej właśnie zacząć od jaśniejszego odcienia, żeby się nauczyć, a potem po prostu wzmacniać efekt właśnie ciemniejszym odcieniem. Jeśli chodzi o ten ciemniejszy, to jest po prostu jeden z najbardziej idealnych kolorów, ponieważ jest chłodny, ale nie jest zbyt szary, nie jest taki właśnie jakby ziemisty, ponieważ niektóre bronzery wyglądają wręcz jak błoto na twarzy. Także tutaj kolor jest idealny. Pigmentacja tych bronzerów jest średnia i to jak najbardziej mi odpowiada, ponieważ nie jesteśmy w stanie sobie zrobić tym produktem krzywdy. Ponieważ tutaj właśnie budujemy kolor, dokładamy dodatkowe warstwy, żeby uzyskać mocniejszy efekt i naprawdę bardzo mocny efekt można tym produktem uzyskać na mojej właśnie karnacji. Ale w momencie, kiedy chcemy delikatniejszy efekt właśnie, to możemy bardzo delikatnie się wykonturować i pięknie to wygląda. Także jest to produkt bardzo kremowy, ładnie się rozkłada i naprawdę jest na wysokim poziomie, mimo że jest to produkt drogeryjny o niskiej cenie, ponieważ ta paletka, jak się dobrze nie mylę, to kosztuje 25 zł. Także naprawdę bardzo fajnie. Tutaj te kółeczka są dosyć małe, także nie jest to jakiś super wydajny produkt, ale naprawdę bardzo Wam polecam. Jeśli chodzi o te bronzery z Kobo w tych kwadratowych opakowaniach, to też je ogólnie bardzo lubię, aczkolwiek konsystencja jest zupełnie inna. Tamta seria jest bardziej napigmentowana, troszeczkę bardziej sucha, gorzej się rozkłada, także jeśli jesteście początkującymi, to polecam Wam właśnie sprawdzić najpierw tę paletę. Drugi produkt także z tych tańszych jest to róż z NYXA w odcieniu Taupe. Róż, aczkolwiek on, jak widzicie, ani różowy, ani jakiś brzoskwiniowy nie jest, także on idealnie nadaje się do konturowania twarzy, ponieważ jak widzicie jest chłodny. On ma zupełnie inny odcień, ponieważ on wpada troszeczkę właśnie w taki fiolet, ale bardzo mi to odpowiada i w tym momencie mam wykonturowaną właśnie twarz tym produktem. Delikatną warstwę, ponieważ tutaj nie możemy tego produktu zbyt dużo użyć, ponieważ w momencie, kiedy użymy zbyt dużej ilości, to niestety to nie będzie wyglądało zbyt naturalnie, ale w momencie, kiedy nałożymy jedną czy dwie warstwy, uzyskajemy bardzo naturalny efekt. Naprawdę jest to jeden z moich ulubionych produktów. Ten bronzer jest troszeczkę bardziej napigmentowany od tych bronzerów z Kobo, aczkolwiek tutaj konsystencja jest super kremowa, bardzo ładnie się rozkłada i tak naprawdę jeśli nałożymy za dużo w jednym miejscu, to jesteśmy w stanie to idealnie rozetrzeć i nie ma żadnej plamy. Tutaj niestety nie pamiętam dokładnie ceny, ale myślę, że to jest w okolicach 30-35 zł, także nie jest to drogi produkt. Mamy tutaj 4,5 grama, a jeśli chodzi o tą paletkę z Kobo, łącznie tam jest 10 gramów, czyli 3,3 jeśli chodzi o jedno te kółeczko, także tutaj mamy produktu troszeczkę więcej. Naprawdę bardzo fajny produkt i w momencie, kiedy byłam naprawdę ekstremalnie jasna, używałam jego i naprawdę świetnie wyglądał, bo jeśli chodzi o takie typowe, bardzo, bardzo jasne karnacje, to tutaj ciężko produkt, który nie będzie właśnie wyglądał na błoto. Kiedyś na przykład bardzo był popularny bronzer z Inglota, właśnie takie wkłady, co były w odcieniu 505, ale u mnie osobiście na mojej skórze wygląda właśnie jak błoto, tak brudno po prostu. Także zarówno ten produkt, jak i właśnie tę paletkę Face Contour Palette bardzo polecam do bardzo jasnych karnacji. Ostatni produkt z tych tańszych będzie to paletka z Freedom Makeup, jest to Pro Stroke Palette. Nie wiem dlaczego jest taka nazwa, ponieważ jest to paletka do konturowania i prezentuje się tak. Tutaj nie przetestowałam tej paletki zbyt dobrze, aczkolwiek bardzo mi się podoba, fajnie wypada właśnie na jasnej karnacji i jesteśmy w stanie uzyskać w sumie tylko taki delikatny efekt. Te produkty nie są właśnie napigmentowane zbyt dobrze, są delikatniejsze od tych dwóch produktów, które pokazywałam Wam wcześniej, ale dzięki temu właśnie świetnie się nadaje do jasnych karnacji. Tutaj mamy zarówno produkty właśnie do konturowania, jak i troszeczkę taki bardziej ocieplający kolor. Jeśli chodzi o te produkty właśnie rozjaśniające, to tutaj akurat ja super nie jestem zadowolona, ale nie o tym jest film. Także tutaj, jeśli chodzi o konturowanie, mamy dwa odcienie z
znowu. Mamy jaśniejszy i ciemniejszy. W sumie odcienie są dosyć podobne do tej paletki z Kobo. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jaśniejszy odcień naprawdę jest bardzo podobny. Jeśli chodzi o ten ciemniejszy, to też wydaje mi się, że jest podobny. Ten jest troszeczkę taki bardziej neutralny, a w paletce z Kobo bardziej taki chłodny. Także tutaj mamy delikatną pigmentację. Możemy ten odcień budować, aczkolwiek dalej jesteśmy w stanie uzyskać właśnie tylko taki delikatniejszy, codzienny efekt, ale mi się naprawdę bardzo podoba. Konsystencja kremowa ładnie się rozkłada znowu, ja także naprawdę bardzo polecam. Cena tego produktu to około 50 zł, ja w ogóle wszystkie linki do tych produktów umieszczę na dole w opisie. I mamy tutaj 15 gramów łącznie, jeśli chodzi o tę paletę. Następny produkt widzieliście w ostatnich ulubieńcach, jest to puder z MAC, jest to Sculpting Powder w odcieniu Sculpt. Jak sprawdziłam sobie przed chwilą odcień, to on jest idealnie pomiędzy tym jaśniejszym odcieniem z palety Face Contour Palette, a tym właśnie różem z NYX w odcieniu Taupe, także kolor jest naprawdę bardzo fajny. Jeśli chodzi o ten produkt, to on się świetnie nadaje zarówno do bardzo jasnych karnacji, w momencie kiedy właśnie używamy go w odpowiedniej ilości, także wtedy delikatną jedną albo dwie warstwy jesteśmy w stanie uzyskać bardzo delikatny efekt. W momencie, kiedy chcecie właśnie uzyskać mocniejszy efekt albo macie ciemniejszą karnację, dużo ciemniejszą niż moja, to też można wykonturować się tym produktem. Wtedy po prostu musimy troszeczkę więcej tego produktu nałożyć, aczkolwiek efekt jest super. Używałam tego produktu na osobach, które są znacznie ciemniejsze niż ja jestem latem i efekt był super. Jakościowo ten puder jest na najwyższym poziomie, naprawdę świetnie się tym produktem pracuje, ładnie się rozciera. Przepięknie wygląda na policzkach, także bardzo Wam polecam. Ten produkt pochodzi z serii Pro, także nie dostaniecie go w sklepach stacjonarnych MAC, tylko właśnie w sklepie online. Jeśli chodzi o jego cenę, to 77 zł za 3 gramy. Także ogólnie wypada dosyć słabo, jeśli chodzi o ten ranking, ponieważ jest tu tutaj dosyć mało produktu. Ale powiem szczerze, że te wszystkie produkty z MAC, które mam, właśnie mam dużo wkładów. Mam właśnie taki rozjaśniający produkt z tej serii Shaping Powder. Mam róże właśnie we wkładach i naprawdę one są bardzo, bardzo, bardzo mocno wydajne. Także tutaj myślę, że spokojnie ten produkt naprawdę na dużo starczy, ponieważ on się nie pyli podczas aplikacji, ponieważ niektóre produkty jakby się martują w momencie, kiedy się pylą, jak zamaczamy w nim pędzel. Ostatni produkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, jest to zdecydowanie najbardziej luksusowy produkt z całego tego zestawienia. To widać już po samym opakowaniu, które jest po prostu przepiękne. Także mamy tutaj rose goldowe opakowanie, a jak wiecie, uwielbiam taki odcień. Jest to paletka z Charlotte Tilbury, jest to Filmstar Bronze and Glow Face Sculpt and Highlight. Zawsze się mylę, jak wypowiadam tę nazwę. Ta paletka występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja oczywiście mam tą jaśniejszą i mamy tutaj, jak widzicie, zarówno bronzer, jak i rozświetlacz, oba te produkty naprawdę bardzo Wam polecam. Ale jeśli chodzi o bronzer, tutaj denko jest znaczne, ponieważ był taki moment, kiedy używałam tego bronzera non-stop, także tutaj się absolutnie nie dziwię. Jest to zdecydowanie najbardziej ciepły bronzer z całego tego zestawienia. Tutaj mam dla Was właśnie porównanie do tego odcienia z MAC-a. I widać, że jest cieplejszy, aczkolwiek nie jest to w żaden sposób jakiś pomarańczowy odcień, czy jakiś mocno ciepły. On jest generalnie neutralny i on się nadaje zarówno do właśnie konturowania, jak i do cieplenia twarzy. Także mamy tutaj dwa w jednym produkt. Delikatnie nadaje taki efekt opalenia na twarzy, ale w momencie, kiedy mamy na policzkach, tworzy bardzo ładny cień, nie odznacza się, także bardzo fajnie się prezentuje właśnie także na super jasnych karnacjach. Ten bronzer nie jest w 100% matowy, wszystkie inne właśnie są całkowicie matowe. Tutaj mamy taki efekt troszeczkę satynowy na skórze i znajdują się w nim bardzo, bardzo drobno zmielone drobinki. I one tak naprawdę nie rzucają się zbyt mocno. Tak naprawdę ja ich nie widzę, czy w naturalnym świetle, czy właśnie w świetle softboxów, także tutaj spokojnie, bez obaw. Przepięknie właśnie ta paletka wygląda. Jeśli lubicie produkty luksusowe, naprawdę bardzo serdecznie Wam ten produkt polecam. Tutaj cena jest zdecydowanie największa, jeśli chodzi o te zestawienie. Tutaj mamy cenę około 250 zł aktualnie i ten produkt dostaniecie na Cult Beauty. Także tutaj mamy 16 gramów za 250 zł i jedna część, czyli właśnie ten bronzer, wtedy wypada, że ma 8 gramów, także jest to zdecydowanie największy bronzer z tych wszystkich. Także spokojnie, moim zdaniem się naprawdę bardzo opłaca, ponieważ za 8 gramów płacimy tak naprawdę 125 zł, plus mamy rozświetlacz, który jest przepiękny. I to by były już wszystkie produkty, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć w tym filmie, także napiszcie mi na dole w komentarzach, jakie są Wasze ulubione produkty do konturowania, ale także jaki chcielibyście zobaczyć właśnie kolejny film z serii Top 5, co byście chcieli zobaczyć. Mam w planach, tak jak mówiłam, te bronzer, rozświetlacze, ale może jeszcze jakaś kategoria Was bardzo ciekawi. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!